Witam na moim kanale Nikola TV. Dzisiaj otwieramy skamieniałości mamut od naukowej zabawy od firmy Clementoni. I tu w środku mamy narzędzia, takie mamy młoteczek z taktukiem, mamy dłuto i tutaj mamy ten pokazany, jak to znajdziemy w środku. A tutaj jest do takiej aplikacji, że mamut naprawdę ożyje. Tu mamy blok, w którym są pochowane kości mamuta. Tutaj zresztą jest to pokazane, no, co można znaleźć. Zaraz będziemy to dłubać. I znajdziemy mamuta i go zbudujemy. To jest od innej serii. Tak. A już mamy z tej serii dinozaura T-Rexa. Tu jest wszystko pokazane. Co było, kiedy i tak dalej. No. Tu jest pokazane, co można znaleźć w środku. A tutaj jak się lobby. Tutaj jest pokazane, jak to złożyć wszystko. Więc teraz będziemy dłubać. Tak. I pokażemy Wam, co z tego wyjdzie. Co jest najfajniejsze w tym zestawie, jest to, że później po złożeniu tego mamuta on się naświetli i świeci w ciemności. No właśnie. Bardzo fajna zabawa dla dzieci. Ja mam tu drugi zestaw, bo mamy, tak jak mówiłam wcześniej, od T-Rexa, więc zaczynamy dłubać i zobaczymy, co znajdziemy w środku. Widać, przy tym się robi niezły bałagan i polecamy zabawę na świeżym powietrzu, tak jak my to robimy w tej chwili. No właśnie. No, ja już coś mam. Co to? Niczego nie mam. O, już widać, co to jest. To jest, no takie jest, tutaj jak widać, takie jest. Tak jak słoń. O, tak to jest? No tak, o właśnie. Można jak się chce. Jak widać. O, tutaj coś widać. To wcale nie jest takie proste. Oj. Już widać, coś to już widać. Ciekawe, co to? Jak widzicie, mamy jedną część. Jedną tutaj część. Jest oto. Oto widać. Złożymy tutaj. O. Hej.
jest, tutaj mam coś. O, tutaj. Jak widać, hałasu i śmieci jest co niemiara. No właśnie. O, tutaj coś widać, coś mam. Tutaj. Trzeba jeszcze wykopać. No, tutaj będzie. A, o, tutaj. Mamy drugą część. Drugą też. Daje to samo, tylko długie. Tak jak słoń. Każdy widział. O, może na drugiej stronie spróbujemy. Widzicie, ile już mamy? No. Odnalezione, ale teraz musimy je dokopać się do tego. No. A to nie jest wcale takie proste. Może od drugiej strony spróbujemy? Nie, będzie od tej, będzie lepiej. To musimy się do tego dokopać. Jak się dokopiemy do jednej części, to druga nam też wyjdzie. Co okazji? O, zaraz to nam wyjdzie. O, mamy kolejną. Ciekawe, to jest gdzieś tutaj, gdzieś mamy tutaj jeszcze jedną. Może to gdzieś indziej położę. Jest. O, a tutaj nic nie ma? A tak to jest fajna nawet. Później sobie spróbuję wykopać. Jak widzicie, odpadła nam część. Tutaj mam. I widzicie, ile jeszcze mamy w środku. A może tutaj do odkopania też będzie? Będzie, bo to duże kawałki są. No tak. I ten mamut jest nawet sporej wielkości. No. Naprawdę to jest... No nie wiem, ile on... Właśnie... Ale... Mamy kolejną część. O, tutaj jest. To jest druga część taka. Tu chyba jakieś nogi mamy. O, pokaż. Mogę pomóc? O, mamy jedną. Dasz radę wyjąć, czy może ja wyjmę? Nie, co? No to wyjmij. Dasz radę? No. Jest druga noga. Tu mamy kolejną. Tak. Musimy chyba trochę jeszcze pokopać. Daj mi to. Tam się rozpada normalnie w dłoni. I tutaj mamy takie. O, mamy tu.
O, jest. Mamy widzicie, ogon. Że troszkę tak trochę się świeci. Trochę widać. Najlepiej widać w nocy. No tu mamy. No. Część. Tylko. Wszystko nam się rozwala. No. Możesz już, Nikola, spróbować składać. Dobra. Weź sobie tylko rysunek. Co do czego? Coś nam tu spadło. Mamy kolejną. Tutaj ciekawe, o co chodzi. No, wiecie co? Chyba to już wszystko, co mamy, wiecie? Zaraz zobaczymy. Tutaj są jaskiniowce. O, tutaj jest. Z dziurek trzeba po ten powysypywać. Bo nam nie wejdzie. Tak miałyśmy z T-Rexem. Tak. Nam nie powypadały. A potem nie mogliśmy złożyć. Potem nie można było ich połączyć. A tutaj jest wielkość mamuta pewnie. Tutaj jest taki mamut, tutaj. Tu masz pokazane, jak złożyć. Zobacz. Tak. Jeden. To? To jest? Tak, to. Ogon daj. A, dziurka. Pomożesz tutaj? Bo to jest. To od tyłu zaczynamy. Nie od środka. Tutaj mamy tak jak archeolodzy robimy, tak jak, a oni to są coś ciekawe naprawdę. O, tutaj jest mów jest. Ja też to są. Jest. To jest. Ciekawe, jakie jest wielkości. A tutaj też są słonie chyba. Nie, to mamut. No, ma słonie. Ma być mamut, to ma być mamut. Tutaj jest. Dobra, wiem, poczekaj, ale muszę tutaj zrobić, bo widzisz? Mogę ci pomóc. Chyba, że pójdź, to umyj, wypłucz. No tak. No. To idź, może wypłucz. A ty próbuj dalej jeszcze. A my tu powoli chyba zaczniemy składać to wszystko. Ale czy nam się to uda? To nie wiem. Coś tu już mamy. O, nawet pies przyszedł nam popatrzeć. Nie udało się. Co my tu mamy do zrobienia? Nie udało się. No dobra, ale trochę się udało. No to tak. Dobra, będziemy próbować. A mogę je tak uśmiecić? Tutaj. To tak żywy był? Dinozaur? To nie jest dinozaur. To jest wodny. No dobra, składaj teraz. Dobra. Ty już jedynkę zrobiłaś? Nic nie zrobiłam, złożyłam tylko jedną. To i ogon. Ogon, gdzie jest ogon? Dobra. Tak. Tu. To są wiedziorki. Ciężko jest to włożyć. No. Może ale zacznę od innego, bo to nie wiem, co jakoś się daje, ale jest. To jest tak wam, na bok. Że jest ciężko. A tutaj, no. Jest ciężko to włożyć wszystko. O tak to? Nie. No, mamy. Mamy jedno. No tutaj jeszcze może
tutaj jest właśnie, próbuję to wcisnąć. Ale to tu. Co? Tutaj mamy to położyć. Ciężko powkładać, jak nie jest do końca ten gips wyjęty, wiecie? No, bardzo. I wtedy jest ciężko, bo to trzeba na siłę wciskać. I jest naprawdę bardzo, o, tu... bardzo ciężko. O, tutaj mamy kawałek jeszcze jeden. Gdzie jest to długie? A masz takie długie? Więc naprawdę jest. A to ogon. Jest zabawy, więc. Jak macie młodsze dzieci, to trzeba im pomóc. No. O my god. A niestety, tutaj też. Dziecko same się z tym nie poradzi. A tutaj jest od 7 lat. Właśnie. Ej, nie wypadaj. Ale dobra zabawa na spędzenie czasu z dziećmi. No właśnie. Pomożesz mi z tym? Tutaj. Zaraz ci pomogę. No, no to muszę złożenia. O! Pokaż. Już mamy. Pas? Nie. A kiedy w ogóle jest głowy? Jeszcze nawet nie ma tutaj. Nie, to jest głowa. To jest szkielet przecież, tak? No tak. Ona poznać. To za zabawę się tu. Kły mamy już. Czyli takie co słoń ma. Do czaszki. Czaszka, czyli takie co to macie. A teraz koniec szyi włożyć. Szyja. Tak jak z tylesem było. Mogę zobaczyć, czy jest na opłatce tutaj, bo to jest fajne. Tutaj mamy opa, mamutka. Tutaj jest taki dinozaur latający. To był taki niby tak, ale dinozaur. Tutaj mamy. A tutaj co świeci, to ciemności. To tylko sobie nosi. Już mamy kły. O, pokaz. Że cały czas nam się ta głowa rozkłada, wiecie? No wiadomo. Mamy. O, to bardzo. Nie powyjmowane. A mogę spróbować nogi? Bo może nogi mi się uda. Nogi są... A. Potrzebuję tylko, żeby włożyć nogi. No to włóżmy. Bo ja... A tutaj jest, więc to jest z tej strony. To chyba... Teraz spróbujemy to połączyć wszystko. A, to jest... Daj tą głowę. Szyja. Że mamy resztę kawałków. Takie. No to trzeba wszystko ze sobą połączyć, no, ale to nie jest na siłę. Takie proste. No. Więc trzeba pomagać dzieci. Gdzie jest, żeby to włożyć? Wam, że jest bardzo ciężko. Może zaczniemy od jedynki, bo tutaj że jak to co sobie tam włożyć. Dobrze, ale żeby włożyć głowę, to i tak będę musiała to zrobić, i tak będę musiała to zrobić, więc... No to niestety jest uparte. O, więc tutaj będzie już... I nie chce mi się to włożyć, wiecie? No. To jest cienko.
musi być tak. Może oban zrobię lepiej. Tyle może. To tak ma być, a to... Trzeba sobie trochę pomóc. Ja też sobie pomogę. Muszę ogon. Bo inaczej to by tego nie złożyło. No. Teraz dłuższe. Dłuższe idą. Tu nogi. Pomożesz trochę stąd? Mamy dłuższe nogi. Krótsze będą z tyłu. Oh my god. Parta jest ta głowa. Ale sta to nie? Jakie to jest upalata? Może inna. Czekam, kiedy moja trzeba stankę włożyć, tak jak tutaj jest. O, tylko to zostało zrobić. To jakoś tak idzie. Może odwrotnie. Może być tak. O, trochę się udaje mi. A jak tobie uda się? Co? Najpierw zrobimy chyba resztę. No a potem... A tą głowę chyba zrobimy na końcu. I to też. No to nie ma. To co jest na początku tutaj. To nie ma to, co to czekać. Też. Nie ma co czekać. Tu idzie ogon. Trzeba z tym połączyć. Udało się. Właśnie tego nie mogę cały czas. Tutaj jest. Właśnie to dziwne jest trochę. Nie umiem tego to. No, zobaczymy jak to idzie. Tak. Na razie to idzie tu. No to oczywiście tu. A subskrybujcie kanał Nikola TV i dajcie łapki górę. Tutaj ta opalta głowa. Ej, nie zahaczajcie się. To jakoś. To tak. Ej, nie to, tylko to. Chyba ja tą nieopłatnie to zrobiłam, bo tylko a dobrze to udaje się trochę, coś jedzie. Tak.
trochę soda. Co? Tata też. Tylko tak mi się udało. No co sobie na tym paletę. A, mamy prawie nogi. Będzie tak się ruszać. To nam zostanie tylko głowa. Właśnie ja jest w pobojach. Do przyczepienia. Będziemy mieć szkielet. O mamo. To trzeba bardziej ścisnąć. Dzisiaj wszystko jest uparte. No. Ej. Mógłbym się zrobić. Tu chodzi to, tutaj też. Po co szczekasz? Ja pomagasz to spać. A głowa jest bardzo uparta. Bardziej niż to. Już instrukcja nam spadła. Piszcie w komentarzach, jak ktoś z was kocha dinozaury, albo jest ich fanem. Albo mamutów. Fajna zabawa dla małych i dużych. No. Ale tego nie idzie złożyć. Czy dziecko nie jest na pewno w stanie tego złożyć samo? Właśnie. Chyba, że jest faję dorosła, to wtedy to tak. Też jest ciężko. O, właśnie tego nie udało mi się złożyć. Jest źle, źle rozłożone są dziury. I jest ciężko to zrobić. Zrobić, żeby on w ogóle stał. No właśnie. Albo żeby chociaż coś robiło. Ja nóżkę tylko. O. Dobra, jeszcze tylko głowa. I szczęka. Ja mamy takie malutkie ziomki. No to nie. Ja wiem, jak to idzie. Trzeba najpierw głowę złożyć. Mocno. A to tutaj chyba na górę, tak. Że to jest że tutaj, tak. O, piasek! Buduję chatkę. Na mamuta. Skalną. Tylko jak to szło teraz. Teraz tak. Mamy tu. Mamy głowę. Bo głowa jest po prostu uparta. Ale to jak osioł. Nam cały czas nie wychodzi. Ucieka. Ucieka też. Może tak jakoś? Ja takie zamyki to tam. Udaje się?
Słuchajcie, nawet na chwilę nie chce nam się to udać. Połączyć. I udać. No jakby się tam nam to połączyło. Oj, to za masło. To już tak naprawdę mamut byłby złożone. Skończone. Złożone. O, jest tutaj kilka tych. Trochę idzie. Tutaj mamy właśnie ten. Takie ma łapki jak śmieszne. O! Właśnie. I to idę na łapkach. Są ten chłopie pikołka. Bez głowy robi. Co trochę tak. Tutaj. O. Gdzie tu mamy? Tu. Tutaj jest ogon też. Pinam się tu nie rozwali znowu. To wtedy może nam się uda. Niestety to trzeba mieć dużo siły, żeby to. No. Złożyć. Zrobić. Złożyć. Tak jak potrzeba. My też chcemy to złożyć i zrobić. Ale nam się nie udaje. Jak najlepiej. Trochę kamyczków dodam. Co buduje chatkę z piachu. Zobaczymy, może teraz się... Tym razem może nam się uda. No właśnie. I mamut i może będzie skończony. Tak. A ja buduję mu chatę. Zobaczę, co się zmieści. Oh my god! Zmieści się. A ja tyle lubiłam to. Te małe... Tak. O, tutaj to na pewno jakieś te kamienie to są fajne. Jeszcze tylko musimy zęby. Znaczy zęby, w sumie szczękę. Szczękę właśnie. Zrobimy szczękę. To wtedy uda nam się i głowę też. Głowę to jest nawet śmieszne nawet. A tutaj mamy, to jest odwodniesa. Wiecie, że w następnym odcinku zrobimy, że taka jest aplikacja ze telefonem, tak na to na przykład zrobić zdjęcie albo coś i ten mamut ożyje właśnie. A tutaj jest mały ogonek. Tutaj jego łapy. No ale to pokażemy wam to w następnym odcinku. Musimy ściągnąć aplikację. Tak. Mieliśmy taką inną. I jak ściągniemy aplikację, to wam nagramy. No. I pokażemy wam, jak wygląda aplikacja. Jak mamut na... Jak to właśnie wygląda mamut na żywo. I mamut też. O, trochę się udał nam. A mocno mu zamknąć buzię? Tak wygląda mamut. Szkielet mamuta. No właśnie. Jak on się naświetli, to wtedy świeci ciemności. To w nocy świeci. Więc bardzo polecamy. Kupa. Od firmy Clementoni. Clementoni. Tu jest pokazana aplikacja, którą trzeba ściągnąć. I po ściągnięciu trzeba wziąć tą tabliczkę, najechać i wtedy nasz mamut będzie ożywał. Więc, ale to wam pokażemy w kolejnym odcinku. I zapraszamy do oglądania. Pa, widzowie!